konflikt interesów w przypadku radnego, który jest pracownikiem jednostki samorządowej, szkoły, jakiegoś innego ośrodka pomocy społecznej, no po prostu polega na tym, że jest on w większym lub mniejszym stopniu zależny od swojego wójta, prezydenta, burmistrza, a więc nie będzie chciał go na przykład, co jest istotne dla każdej rady, no tak wnikliwie kontrolować, jakby to zrobił inny obywatel. Jeśli chodzi o kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy stają przed takim dylematem, na przykład czy zatrudnić radnego w spółce miejskiej, czy w jakiejś jednostce podległej samorządowi, no doradzałbym, żeby spojrzał na tą kwestię z szerszego punktu widzenia. Znaczy, ktoś radny może być doświadczoną osobą, dobrym specjalistą i rzeczywiście może być pożądany na tym stanowisku, ale zatrudniając go, no trzeba mieć świadomość tego, że się właśnie go wiąże ze sobą jeszcze bardziej. Nie buduje to takiego podziału demokratycznego skądinąd i słusznego podziału między władzę wykonawczą a władzę powiem, uchwałodawczą, kontrolną, która jest rada, są radni. Więc zatrudnianie radnych w jednostkach podległych wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi, no po prostu zakłóca ten podział władzy. Radni, którzy już pracują w jakichś instytucjach i stają się radnymi, no jakby z tym nic nie zrobimy, nie zwolnimy ich przecież z tego powodu. Nie można tego od nich wymagać, ale tu trzeba w tym momencie jakiegoś takiego odruchu ze strony tego wójta, burmistrza, prezydenta, żeby on się powstrzymywał przed pokusą naciskania na takich radnych, szantażowanie ich na różne sposoby, oczekiwania od nich, że będą głosować po jego linii. Różne formy nacisku się zdarzają, na pewno powinno się w takich sytuacjach wszelkich, choćby najmiększych przejawów sugerowania, że powinno się głosować zawsze po linii wójta, burmistrza, prezydenta, powinno się unikać.